to nas podnieca, to się nazywa kasa. Myślę, że naszego dzisiejszego tutaj rozmówcy spokojnie można byłoby w ten sposób zapowiedzieć, a to dlatego, że jest nim Paweł Pieniążek, można powiedzieć. Więc, że kasa, prywatnie prezes UKS Sparty Gradzisk Mazowiecki. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. No to co? Półfinał od piątku do niedzieli, kolejno mecze z SMS-em Mespałą, Legią Warszawa i drużyną z Wielunia. Kogo się pan obawia najbardziej? Najbardziej się obawiam chyba jednak nie przeciwników, a tych przeciwności losu, które nas spotkały, czyli tego, że nie możemy zagrać we własnej hali. We własnej mówię, bo mam na myśli halę przy Westfala, gdzie tam skompletowaliśmy zwycięstwa wszystkie, tam trenowaliśmy całą rundę i zaczynamy jakby, mimo że gramy w Grodzisku, mimo że gramy u siebie, to jednak mury inne i chyba tego się najbardziej obawiam. Zawodnicy nasi są na tyle zmobilizowani, są na tyle zdeterminowani, na tyle przygotowani, że wiedzą, o co grają, wiedzą, jaka jest stawka, wiedzą dobrze, z kim grają. Tu nie będzie żadnej niespodzianki. Może wielu, nie tylko drużyna, z którą nie graliśmy. I tyle. Jeżeli wgramy się w tą halę, cały tydzień trenujemy, jeżeli ona nie będzie nam sprawiała przeszkód, to przeciwnik myślę też nie, bo my zrobimy wszystko, żeby wygrać. Więc może zdradźmy trochę kulis. Jak chłopaki się czują w tej hali? No to jest hala, w której trenowali kilka razy dosłownie. Kilka razy w okresie przygotowawczym w sierpniu, bo siłownia jest tutaj blisko. Kilka razy pojedyncze to są przypadki, kiedy hala na Westfala była zajęta przez jakąś imprezę, jak jeszcze jakieś tam imprezy były. No i właściwie ten tydzień, także na palcach dwóch rąk może będzie policzyć te jednostki treningowe. Dzisiaj się z nich zapytam, jak się czują, bo sam jestem ciekaw. Trzy mecze, plan minimum to dwa zwycięstwa, bowiem wydaje się, że dwa zwycięstwa zagwarantują miejsce w dwójce premiującą awansem do dalszej fazy, tej fazy finałowej rozgrywek o pierwszą ligę. Pana zdaniem już w tym momencie sezonu, na tym etapie budowania drużyny, jest to plan realistyczny? Tak, oczywiście, jest to plan jak najbardziej realistyczny. Przykładem może być fakt, że wygraliśmy ze Spałą, jak dobrze liczę, dwa mecze w rundzie zasadniczej i trzy mecze w playoffach, pięć meczów z rzędu wygraliśmy, znaczy nie z rzędu, tylko jakby z rzędu u siebie ze Spałą wygraliśmy, mimo że ta najmocniejsza Spała to był tylko ostatni mecz. Wygraliśmy z Legią również u siebie, więc dlaczego mamy się ich bać? Plan jak najbardziej realistyczny, niełatwy, nieprosty, trzeba będzie dać się wszystko, 110% możliwości. Nie możemy mieć słabych ogniw. Musimy wszyscy dać z siebie maksa. I po to graliśmy, po to trenowaliśmy, żeby do tego finału się dostać. Jak pan czuje w swoich, można powiedzieć, prezesowskich gościach? Czy trener Sebastian Pawlik podczas piątkowego meczu z drużyny Spały właśnie ze Spartą, że tak zacytuję siebie, bo podobno te słowa stały się hitem, zagotuje się niczym garnuszek z ziemniaczkami przed niedzielnym obiadkiem w trakcie meczu? Mam nadzieję. Musiał naprawiać grę? Mam nadzieję, że tak będzie. No, nie ma co ukrywać, że drużyna Spały to jest przede wszystkim atakujący Dulski i kluczem będzie powstrzymanie tego zawodnika. Niemniej tam zawodników jest kilku, przynajmniej kilku bardzo fajnych i perspektywicznych. Natomiast ciężar gry będzie spoczywał na tym zawodniku i dużo od niego będzie zależało. Jeżeli dobrze będziemy współpracować, blok obrona, będziemy mocno trzymać się założeń taktycznych przygotowanych przez trenerów, no to jest szansa, że nie damy pograć Dulskiemu i trener będzie zdenerwowany. O ile o drużynie ze Spały i z Warszawy możemy powiedzieć wiele, bowiem są to ekipy nam dobrze tutaj znane, o tyle największą niewiadomą jest ekipa z Wielunia, więc taka prośba.
Czy mógłby Pan nam parę słów właśnie o tej trzeciej uczestniczącej ekipie powiedzieć? O całej ekipie mogę powiedzieć niewiele. Zajęli trzecie miejsce w grupie łódzkiej. Przegrali playoffy z Sieradzem 3-2. Wygrali kluczowy mecz w Sieradzu. Także na pewno drużyna groźna. Ale uważam, że najsłabsza w tym zestawieniu, bo Spała tam wyraźnie tą grupę wygrała. I to teoretycznie jest najsłabszy przeciwnik, który nie ma nic do stracenia. Chociaż tacy przeciwnicy czasami potrafią na dużym luzie zagrać i wykrzesać z siebie bardzo dużo. Kolegę mam z Wielunia, tyle mogę powiedzieć, poznałem go w sanatorium, ciekawe czy będzie trzymał kciuki za Wieluń czy za Grodzisk. Na pewno trenerzy zdobyli mecze drużyny z Wielunia i dla nich niespodzianek nie będzie. Ja z przyjemnością obejrzę mecz piątkowy z Wielunia z Legią i będę obserwował od pierwszego meczu tą drużynę. Gramy z nią na końcu i tak naprawdę ten mecz może nie mieć żadnego znaczenia po naszych dwóch zwycięstwach i o tej drużynie wtedy nie będziemy musieli wiedzieć nic zupełnie. Natomiast trzymam kciuki za tą drużynę w pierwszych dwóch meczach, żeby czoła nie spuściła i bardzo mocno rywalizowała z Legią i ze Spałą. Żeby był ciekawy turniej, żeby były tiebreaki, żeby się liczyły małe punkty, żeby później można było powiedzieć, że o, każdy punkt był na wagę złota i my o to złoto będziemy się bić. Tak więc mocno trzymamy, żeby tutaj nasi spartiaci poradzili sobie wręcz zerowo. Kończymy jakby treść merytoryczną związaną z tym turniejem półfinałowym, ale panie prezesie, teraz dopiero się zaczynają schody, a pana, jest pan tego świadom? Mówimy teraz o wywiadzie, czy o awansie do pierwszej ligi? O tej rozmowie, nie jestem świadomy, ale z przyjemnością się zderzę z tym wyzwaniem. Okej, więc biorąc pod uwagę terminarz, że mecze piątkowe i sobotnie będą rozgrywane o 17:20, a ten niedzielny o 15:00 i o godzinie 18:00, można stwierdzić, że przed rozpoczęciem każdego dnia będzie sporo czasu, żeby na przykład poharatać w gałę. Pisze pan się na to? No, ja jestem wielkim miłośnikiem piłki nożnej. Natomiast mam drobne problemy z kolanami i mogę na chwilę na bramce stanąć ewentualnie. Chyba że wirtualnie na Xboxie, FIFA. No właśnie, tutaj do tego zmierzam, bo ptaszki ćwierkają, że w przeszłości był pan znakomitym piłkarzem i jeszcze lepiej poinformowane ptaszki tutaj mi doniosły, że był pan nawet na testach warszawskiej Legii. Nie byłem na testach warszawskiej Legii i może zapowiadałem się nieźle, natomiast znakomitym piłkarzem być nie zdążyłem, bo dosyć szybko kontuzja wyeliminowała mnie z tej próby podjęcia walki w wyższych ligach i pewnie będzie ciężko to ocenić, natomiast no, można powiedzieć, że jakiś tam talent miałem i zapowiadałem się nieźle. To skąd taka zmiana z piłki nożnej na siatkówkę? Bo wiemy, że pan też był trenerem. Aż dziw bierze, dlaczego nie trenerem piłki nożnej? W szkole zakochałem się w siatkówce. Zaczynaliśmy funkcjonowanie i pracę zawodową właśnie w murach tej szkoły, gdzie jesteśmy teraz i gdzie będziemy grali. Tutaj w 2003 powstał UKS Sparta. Wychodząc naprzeciw olbrzymiemu zainteresowaniu i potrzebom dzieci i młodzieży na ruch. I tutaj przygotowując dzieci do zawodów Szkolnego Związku Sportowego, robiliśmy zawody z różnych dyscyplin, SKS-y robiliśmy z różnych dyscyplin i zrobiliśmy SKS z piłki siatkowej. Ku naszemu zdumieniu i takim zaskoczeniu na ten SKS przyszło 40 chłopców i zacząłem się bliżej tym sportem interesować, oczywiście na studiach, z racji tego, że AWF kończyłem, mieliśmy siatkówkę również. Na każde kolejne zajęcia
tych chłopców przychodziło tak samo dużo, nie zniechęcali się, chcieli grać, skończyliśmy zawody szkolne, oni chcieli grać dalej, postanowiliśmy założyć klub i rywalizować w rozgrywkach zrzeszeni jako klub w związku. No i tak to się zaczęło i zacząłem bardzo dużo na ten temat czytać, zacząłem bardzo dużo się szkolić. Byliśmy na wielu wyjazdach razem z Mariuszem Smysło, którego pozdrawiam, który prowadził równolegle dziewczyny i które to dziewczyny również w takiej dużej liczbie przychodziły na zajęcia. No i pokochaliśmy ten sport. No, sport niezwykle piękny, niezwykle żywiołowy. Sport, w którym każda akcja kończy się punktem, nie ma właściwie przestojów, każda akcja ma swojego bohatera, bardzo dużo się dzieje, a przy okazji taki można być kulturalny, dżentelmeński, przyjemny sport. No i tak ta miłość kwitła, rozkwitła. Mieliśmy młodzików, juniorów, kadetów, juniorów. Skończyliśmy z rocznikiem 91, wiek juniora. Rocznikiem, w którym dla niewtajemniczonych powiem, kapitanem drużyny był Bartek Grzegorski, czyli kierownik dzisiejszego zespołu seniorów i Bartek Turek. To były podstawy naszego zespołu. Skończyli wiek juniora i mówią trenerze, ale my byśmy chcieli grać dalej, co tu robić, gramy dalej. Mamy fajną amatorską ligę, Grodziska Amatorska Liga Siatkówki, która w tym roku przerywana 40. edycja nie może się ukończyć. To jest kopalnia zawodników, amatorów. Z tej ligi zebraliśmy kilku takich chłopców, którzy wydawali się, że złapią tajniki taktyki. I stworzyliśmy drużynę seniorską, która w pierwszym roku od razu funkcjonowania awansowała z czwartej ligi do trzeciej. Właściwie jedyną postacią wtedy, która miała siatkówkę za sobą, to był Rafał Dej, kapitan tego zespołu, który trenował w metrze, miał medale Mistrzostw Polski. I on nam tutaj też wspierał i pomagał. No i od 2010 siatkówka seniorska w Grodzisku cały czas się rozwija, a to, co się dzieje w ostatnim czasie, to jest fenomen niesamowity. No i ja się tylko z tego powodu cieszę. Kurczę, jak tak pana słucham, jak pan naprawdę pięknie opowiada o historii też tego klubu, to wszystko brzmi tak pięknie, tak łatwo. W zasadzie tutaj pan jakby apelował Polaku, zrób to sam, załóż klub siatkarski i w sumie załóż drużynę, ale tutaj na przykładzie Sparty i wielu innych klubów widać, że to takie proste nie jest. Przy okazji, no oczywiście są pewne środki, które muszą się zgrać, aby to wszystko właściwie zaczęło funkcjonować, ale... To brzmi dumnie. No, prawda jest taka, że na tym papierze w KRS-ie czy w starostwie muszą być te funkcje obdzielone i ktoś tym prezesem musiał zostać. Mariusz, który był razem ze mną współzałożycielem i Tomek Basiak, był pierwszym prezesem. Dostrzeżona została nasza fantastyczna praca w klubie. Został poproszony o objęcie stanowiska dyrektora OSIR-u. Poszedł i się spełnia nadal w sporcie i pięknie pracuje na rzecz lokalnych klubów sportowych w OSIR-ze. I z siłą rzeczy zostałem tym prezesem, chociaż generalnie cały czas się czuję i trenerem, i człowiekiem, który jest na poziomie dzieci, młodzieży i trenerów. Nie wywyższam się. Zrobiłem nawet prawo jazdy na autobus, żeby jeździć z zawodnikami na mecze, rozgrywki i turnieje, czy z dziewczynami, czy z chłopakami. Oczywiście mamy różne sekcje, także jeżdżę z wrotkarzami. Byłem w arenie lodowej w Tomaszowie kilka razy na treningach. Wszystko, żeby być blisko klubu i żeby o tym klubie wiedzieć jak najwięcej. No właśnie, tak z ciekawości, jak tam autobusami na zakrętach, daje radę? To wymaga wprawy pewnej i na początku byłem przerażony, ale trening czyni mistrza i nie ma problemu. Czyli z autobusami tak jak w sporcie, ale na swoim przykładzie powiem, że w swoim życiu miałem kilku szefów. Prezes jest też jednocześnie jakby szefem i naprawdę tak życzliwy, pozytywnie zakręcony gość,
jest rzadkością na tym stanowisku. Kurczę, jak to pan robi, że mimo upływu czasu, mimo posady, którą pan zajmuje, jest pan naprawdę tak fantastycznym gościem cały czas, na tak wielkim luzie? Przede wszystkim dlatego, że mam fantastycznych ludzi wokół siebie. W klubie pracują znakomici trenerzy, oddani, bardzo dobrze przygotowani merytorycznie, którzy mają znakomity kontakt z młodzieżą, no i znakomity kontakt z seniorami czy z seniorkami. I wszystko, co się dzieje w klubie, jest na stopie koleżeńskiej i to jest bodziec, który mi daje radość, szczęście i dlatego jestem cały czas uśmiechnięty, bo robimy coś dla wspólnego celu, mamy wspólną ideę. Chcemy, żeby jak najwięcej dzieci uprawiało sport i siedziało w domu. I wszyscy trenerzy mają ten sam cel. Nikt nie myśli, kiedyś w ogóle nie myślał absolutnie o pieniądzach nawet. My zaczynaliśmy z Mariuszem, pracowaliśmy, mieliśmy po 3 grupy treningowe i właściwie nie mieliśmy przez lata za to prawie żadnych pieniędzy. Także pieniądze nigdy nie były dla nas celem numer jeden. I myślę, że tak jest do tej pory. A to jest ważne, bo pieniądze potrafią kłócić i dzielić, a zespół ludzi, fantastycznych ludzi WKS Sparta jest tak scementowany i zżyty, że nie wydaje mi się, że może coś by mogło być nas podzielić. A już na pewno nie pieniądze. Pięknie. Jedna wielka rodzicka rodzina, można by powiedzieć. A jak miałby pan tak powiedzieć, prosto ze swojego serduszka, czym jest dla pana Sparta? Sparta jest dla mnie trzecim dzieckiem, jest córką moją. Mam 2 fantastycznych synów i mogę powiedzieć, że ona zajmuje właśnie kolejne miejsce w moim sercu, czyli jest bardzo ważna. Dlatego jej się oddaję zaraz po rodzinie. Zaraz po rodzinie jestem do dyspozycji. Mój czas wolny i nie tylko poświęcam klubowi, ile tylko mogę. Synowie też przyszli spartiaci? Muszę powiedzieć niestety, że bardziej cechy mamy przejęli i chyba ze sportem nie będą mieli za wiele wspólnego. Malowanie, wycinanie, może jakaś recytacja i może chodzą na karate i te sporty ogólnorozwojowe, a karate jest myślę idealnym. Chodzili na pływanie, teraz niestety nie mogą, także tutaj rozwijają się wszechstronnie, ale raczej, no może mnie mile zaskoczą jeszcze. Lubi pan śpiewać? To zależy od okoliczności. Lubię. Tak, lubię. Pan Bartek, który też jednocześnie pracuje jako tutaj, nazwijmy to, DJ na hali, zawsze po zwycięskim meczu wie pan, co puszcza? Tak, wiem, będzie się działo. Będzie się działo, albo niech to będzie Zwariowana noc. No jedną z tych dwóch, tak. Poczuj w sobie wojownika moc. Tak. Czy pan to zaśpiewa po każdym zwycięskim meczu w tych półfinałach? To nie widzę problemu najmniejszego, tak. To zapraszam na nasze stanowisko komentatorskie zawsze po meczu, do mikrofonu, do szerszej publiki. Dobra. Nie gwarantuję emocji takich jak na boisku i przepraszam za wykonanie, bo lubię, to nie znaczy umiem, bo absolutnie nie umiem, ale w przypływie radości po zwycięstwie nie ma problemu. Dobrze, to żeby pan poczuł odwagę, obiecałem tutaj Łukaszowi, który też jest pomysłodawcą jakby tego wywiadu, że ja coś zaśpiewam na koniec, więc pozwólcie państwo, ja nie umiem śpiewać, z góry mówię, tak, ale zaśpiewam to, co prezes będzie śpiewał od piątku do niedzieli. Niech to będzie Zwariowana noc, poczuj sobie wojownika moc. Dobrze, skończyłem, to byłoby na tyle, jeśli chodzi o występ wokalny i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o specjalną rozmowę z prezesem Pawłem Pieniążkiem tuż przed startem półfinałów Grodzisk Mazowiecki Agno Domini 2021. Wielkie dzięki prezesie. Dziękuję bardzo. Trzymajcie kciuki. Dopingujcie jak tylko możecie. Przekażcie tą dobrą energię do ekranów.
I wspierajcie w ten sposób naszych zawodników. No nie możecie niestety być na hali, ale oni to czują i widzą płynącą moc i z Facebooka, i z komentarzy, i z tej zakładki naszego hasła motywującego na nich. I tyle. Myślę, że będzie dobrze. Jasne, musi być dobrze. Tak jak powiedział pan prezes, wspierajcie Spartę. Oni wiedzą, co zrobić. Oni się wam naprawdę oddzięczą fantastyczną walką na boisku. A ja tak od siebie dodam, jeszcze napisałem to ostatnio na Facebooku po jednym z ostatnich meczów Sparty, powtórzę, więc to po raz pierwszy na wizji. Droga Sparto, czy ktoś wam dzisiaj mówił, że was kocha? Maciek was kocha, tak więc trzymajcie się i do usłyszenia od piątku do niedzieli. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dzięki. I śpiewa, i w końcu nie żywa.